siemanko wszystkim. Za chwilę jeszcze zobaczycie, co można tutaj znaleźć na tychże stoiskach Sony. Za Tarnosiem akurat tutaj, a przede mną znajdują się trzy gry. Jest to Diablo, The Reaper of Souls, do tego Lords of the Fallen i oczywiście Destiny, z którym już chociażby mieliście do czynienia na moim kanale. Tak więc, no, jeszcze będziecie mogli pokrótce sobie obejrzeć, jak to wygląda na ekranie. Wszystkich z tej strony Marcin, jest tutaj ze mną Monika Wenker. Cześć. I mam takie pytanie akurat w sensie ciebie. Kto gra? To ja gram? Tak jest. Jak mam chwilę wolnego czasu? Jak chwilę wolnego czasu, nie inaczej. Jak nie gram w pracy, jak gram w pracy. A gra w pracy? Musimy grać. Musimy czasem przetestować, jak idzie jakiś czas, tylko co to jest review, wtedy review. Czasem jest tak, że mam spotkania z dziennikarzami, na przykład, którzy też mają możliwość grania wcześniej jakiegoś fragmentu gry. Na przykład to, co tutaj jest na strefie Bloodborne, no to jest taka wczesna wersja, którą normalnie byśmy pokazywali dziennikarzom, ale daliśmy możliwość też pokazania jej właśnie na strefie szerszej publiczności. Więc mam u nas w biurze taki game room, brand space, różnie nazywamy ten pokój. Ja mam sobie gracza. No i tam faktycznie mamy konsolę, telewizor, dużą kanapę i rzadko, ale i to zdarza nam się być, testować, jeżeli przyjdą promki gry na przykład, to też odpalamy, żeby zobaczyć, czy wszystko jest w porządku, jak wyszła wersja polska na przykład. Właśnie lubisz wersje polskie gier naszych, czy raczej gra w angielsku? To zależy. Prawda jest taka, że jeżeli zagram już kiedyś wersję powiedzmy anglojęzyczną, to preferuję tę anglojęzyczną od samego końca. Ale chociażby grając w jeden z moich ulubionych tytułów God of War, gdzie Linda podkładał głos w tych następnych częściach, które grałem, to muszę powiedzieć, że świetnie to wyszło. I czysta przyjemność słuchania. Tak, tak. I zupełnie inaczej to się słyszało, że tak powiem, tę grę. Ale to mówię, to jest kwestia chyba gustu, bo ludzie czasami też słyszą takie opinie, że ten polski dubbing, chociażby tak jak The Last of Us, mi się polski dubbing bardzo podobał, bo w niego zacząłem grać i tutaj nic nie zmieniałem. Ludzie pisali, że wolą tą anglojęzyczną wersję. A mi właśnie podobało się to, że ta polska wersja, że Eli, jak dobrze pamiętam teraz, Eli bardzo fajne teksty miała. Nie wiem, czy one były dosłownie tłumaczone, ale świetnie to... No, nie da się tak jeden do jednego, prawda? To tak jak Szwek był tłumaczony. Też on musiał mieć takie smaczki lokalne, tak, więc... Latać każdy może i tak dalej. No dobra, a ulubiona właśnie, tak jak mówię, jakaś gra? Seria Uncharted. Czekam na czwórkę. Czyli bardzo dobrze, bo znasz, jako nie płacić, temat, który musisz naprawdę operować. Znaczy, oczywiście to nie jest tak, że ja siedzę cały czas i gram, prawda? Mam też swoje inne rozrywki. Natomiast jestem w temacie dłużej. Znaczy, nie mogłabym z wami rozmawiać, bo to by było bardzo nieprofesjonalne. Ale mam też w domu gracza, który namiętnie w wolnej chwili gra, więc jak nie gram ja, to on recenzje i ja obserwuję. Jestem wtedy trochę taką typową kobietą, która obok tego swojego faceta tak siedzi i ogląda. To też jest fajne. Ale nie marudzisz. Okej, i tym zakończymy oczywiście. Dzięki wielkie za... Dzięki za przybycie. No, nie ma sprawy. Idziemy zrobić zdjęcie do fotoklubu. Dobra, tak. Dzień. Więc do zobaczenia. Dzień.